Cześć, zapraszam na 6. lekcję darmowego kursu Dawida Ozdoby z Zanzibaru. Wcześniej Wam pokazywałem wszystkie ćwiczenia, jakie wykonywać siedząc. Dzisiaj wstaniemy z krzesełka i połączymy wszystko, co nauczyliśmy się wcześniej, z tym, co pokażę Wam dzisiaj. Ktoś może powiedzieć, że biodra w czasie tańca, jeżeli je wykorzystuje facet, że to nie jest zbyt seksowne. A powiedzcie mi, czy w czasie seksu ruszacie biodrami? Tak, ruszacie biodrami. I wtedy to nie jest dziwne. Więc w czasie tańca, jeżeli zrobisz to odpowiednio i tak jak ja Cię nauczę, nie będzie dziwne, będzie seksowne i sprawi, że kobieta zwróci uwagę na Twój tyłek i na to, jak się ruszasz. Więc stajemy z krzesełka i będę Wam wolno pokazywał krok po kroku, jak wykonywać ruchy biodrem. Będziemy troszeczkę przesadali, będą te ruchy bardzo mocne, ale jeżeli później zrobisz te ruchy odpowiednio, delikatnie i w odpowiednim tempie do muzyki, będzie to bardzo seksowne. Lecimy. Sobie robisz kółko. W drugą stronę kółko. A teraz robisz ósemkę. Czyli tu do przodu wracasz, tu do przodu wracasz. Teraz najważniejsze, jeżeli wykonujesz takie ćwiczenia, musisz mieć zawsze lekko, nigdy nie tańczymy na prostych nogach. Zawsze nogi są lekko ugięte. I tańczymy. Zaczynamy biodrami. Teraz, żeby to było płynne, nie przenosimy w jednej płaszczyźnie, tylko uginamy nogi. Zaczynamy płynąć. Czyli ugięcie jednej nogi, biodro w jedną stronę, ugięcie w drugą, biodro w drugą. Jeżeli dołączymy nasze inne elementy, czyli barki, co wszystko Was uczyliśmy, uczyłem dłoni tańczyć, wtedy zaczynasz tańczyć. Ale skupmy się dzisiaj na biodrach. Czyli robisz okrężne ruchy, teraz hop w jedną stronę, hop w drugą, hop w jedną, hop w drugą. Jeżeli podejdziesz do kobiety, to jest kobieta, zaczynasz tańczyć. Wyobraźcie sobie, jak w czasie seksu ruszacie się, prawda? Macie wygięte nogi. Wygięte nogi. Musi być to seksowne. Sobie przychodzi z nogi na nogę, ale spokojnie, dzisiaj tylko biodra. Nie przeginajmy, zbyt dużo wiedzy. Więc zobaczcie, biodra. Uginam nogi i biodra. Zaczynam falować, zaczynam je tańczyć. Jeżeli teraz na to patrzycie, wydaje się, że to jest dziwne, niemęskie, równoprawne. Jak tańczysz z kobietą, trzymasz ją, zaczynasz się dopasować do jej ruchu, uwierzcie mi, zwróci na to uwagę. Więc spokojnie, rozruszajcie biodra. Ciężko to jest pokazać na takim internetowym kursie, dlatego zapraszam na prywatne kursy i tam Was nauczę do perfekcji tego. Ale teraz zobaczcie, spokojne ruchy. Zawsze jak są ugięte kolana, zaczynasz tańczyć. Zaczynasz tańczyć ręce, barki. Wszystko to, co wcześniej pokazałem, łączymy i zaczyna się genialne tańczenie.